Celem prezentacji jest przedstawienie wyników projektu Magic Landscapes, zarządzanie zieloną infrastrukturą w krajobrazach Europy Środkowej. Projekt był realizowany w ramach programu Interreg Europa Środkowa od lipca 2017 do czerwca 2020 i współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Mamy nadzieję, że prezentowane publikacje i rezultaty projektu pomogą wszystkim zainteresowanym z miast, obszarów podmiejskich i wiejskich. Lepiej zrozumieć koncepcję zielonej infrastruktury, ideę oceny funkcji i usług krajobrazowych oraz zaplanować i wdrożyć zieloną infrastrukturę w celu zmaksymalizowania świadczonych przez nią usług i korzyści. Rezultaty przedstawione w tej prezentacji są narzędziami wspomagającymi decyzje, służącymi do planowania i wdrażania przyszłych inwestycji w zieloną infrastrukturę. Celem projektu było podniesienie świadomości i pogłębienie wiedzy na temat koncepcji zielonej infrastruktury i jej korzyści. W szczególności wdrożenie koncepcji zielonej infrastruktury jako pomocy przy podejmowaniu decyzji planistycznych oraz promowanie jej wielofunkcyjności. 10 partnerów z pięciu krajów Unii Europejskiej Austrii, Czech, Niemiec, Włoch i Polski postawiło sobie za zadanie opracowanie narzędzi do analizy i oceny zasobów zielonej infrastruktury i struktury przestrzennej, funkcji i usług krajobrazowych. Analizę przeprowadzono w skali transnarodowej oraz lokalnej w dziewięciu obszarach studiów przypadku. Co istotne. Partnerzy projektu byli wspierani przez ponad 40 instytucji stowarzyszonych, reprezentujących różne sektory. Pomogli oni określić lokalne, regionalne i krajowe potrzeby i możliwości w zakresie wdrażania zielonej infrastruktury oraz sposoby realizacji celów określonych w krajowych politykach i strategiach. Trzy z dziewięciu obszarów analizy to parki narodowe. Park narodowy Tajatal w Austrii oraz Karkonoskie Parki Narodowe w Polsce i Czechach badały istniejącą sieć zielonej infrastruktury na obszarach chronionych i wokół nich. Natomiast miasto metropolitalne Turyn zainteresowało się połączeniem systemu miejskiej i podmiejskiej zielonej infrastruktury skupionej wokół miasta Kieri. Inne obszary poddane analizie to tereny rozległych pól ryżowych położone wzdłuż Doliny Górnego Padu we włoskim Piemoncie, region Wald und Weinviertel w dolnej Austrii oraz obszar południowych morów wokół miasta Kijów. Partnerzy z Niemiec wyznaczyli tereny Studium Przypadku w regionie trójstyku Niemiec, Republiki Czeskiej i Polski oraz obszar obejmujący Park Przyrodniczy Dybner-Heide. Komisja Europejska definiuje zieloną infrastrukturę jako strategicznie zaplanowaną sieć obszarów naturalnych i półnaturalnych, zaprojektowaną i zarządzaną w celu zapewnienia szerokiego zakresu usług i funkcji ekosystemów, takich jak oczyszczanie wody, polepszenie jakości powietrza, przestrzeni do rekreacji oraz łagodzenia skutków zmian klimatycznych i adaptacji do nich. Ta sieć zielonych i niebieskich przestrzeni może poprawić warunki środowiskowe, a tym samym zdrowie i jakość życia mieszkańców. Wspiera również gospodarkę ekologiczną, stwarza możliwości zatrudnienia i zwiększa różnorodność biologiczną. Zielona czy niebieska infrastruktura mogą mieć wiele form od stworzonych przez człowieka takich jak zielone ściany czy zielone dachy. Przez publiczne parki i tereny sportowe o bardziej naturalne przestrzenie takie jak lasy, łąki czy tereny nadrzeczne. Pełnią one różne funkcje, mają różne przeznaczenia i są inaczej użytkowane, ale wszystkie stanowią komponenty sieci zielonej infrastruktury. Zielona infrastruktura to sieć parków, ogrodów, teraz zalewowych, potoków, lasów i żywopłotów. Należy ją strategicznie planować, podobnie jak się to robi w przypadku obszarów mieszkalnych czy handlowych. Koncepcja ma charakter międzysektorowy, wszystkie obszary działań. Zdrowie i edukacja, energia i transport, rolnictwo i leśnictwo mogą skorzystać z tworzenia elementów ekologicznych. Zielona infrastruktura jest wielofunkcyjna i zapewnia wiele korzyści i usług. Utworzenie wewnątrz miejskiego zielonego pasa wzdłuż rzeki nie tylko wzmacnia siedliska żyjących tam gatunków poprawia się również możliwość rekreacji mieszkańców i ich jakość życia. Nowo posadzone drzewa i krzewy wiążą dwutlenek węgla i mogą służyć jako potencjalne dostawce energii i surowców. Ponadto, nowa przestrzeń zielona może być wykorzystywana jako miejsce edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Elementy zielonej infrastruktury na gruntach rolnych pomagają zapobiegać utracie wody, ograniczają parowanie i erozję gleby. Pierwszy projektowy pakiet zadań był poświęcony opracowaniu ram koncepcyjnych dla analizy i oceny zielonej infrastruktury. Głównymi rezultatami tego pakietu są podręcznik zawierający koncepcyjne i teoretyczne tło zielonej infrastruktury i związanych z nią terminów oraz podręcznik transnarodowej oceny zielonej infrastruktury, pomocny w podejmowaniu decyzji planistycznych. Anna kocha przyrodę oraz swoje miasto i ma pomysł, jak je ulepszyć. Zamierza porozmawiać o tym z burmistrzem. Zastaje go w gabinecie, rozmyślającego o niewykorzystanych terenach w obrębie miasta martwiącego się zanieczyszczeniem powietrza generowanym przez ruch samochodowy. Anna przedstawia wielofunkcyjny aspekt zielonej infrastruktury i korzyści, jakie stwarza ona dla jakości życia i bioróżnorodności. A może zaprojektować park nad rzeką w pobliżu dworca kolejowego, lub założyć kwietne łąki wzdłuż pasów drogowych? A może warto stworzyć ogród przy szkole podstawowej, lub zainwestować w zielony dach na budynku użyteczności publicznej? Podręcznik przybliża definicję zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz innych powiązanych z nimi terminów. Opisuje zieloną infrastrukturę, jej związek z europejskimi, krajowymi i regionalnymi politykami krajów partnerskich projektu. Ponadto pokazuje regionalne potrzeby w zakresie podejścia do zielonej infrastruktury oraz jej udział w zrównoważonym rozwoju Europy i poza nią. Pokazuje, że podejście to może stanowić odpowiedź na konkretne wyzwania regionalne i wspólnotowe. W podręczniku przedstawiono również dziewięć obszarów studiów w przypadku, które stanowiły podstawę do określenia potrzeb w zakresie zielonej infrastruktury oraz najlepszych praktyk w zakresie oceny i przekazywania informacji zwrotnych. Podręcznik zawiera informacje praktyczne, oparte na przeglądzie literatury i aktów prawnych, a także na doświadczeniach osób zaangażowanych w projekt regionów. Podręcznik Oceny Zielonej Infrastruktury zawiera wskazówki dotyczące oceny struktury i rodzajów zielonej infrastruktury w skali transnarodowej. Przedstawia proces i metody tworzenia ponadnarodowych map zielonej infrastruktury. Instrukcja ocenia dostępne dane, np. dane dostarczane przez europejski program Kopernikus, pod kątem ich przydatności do oceny zielonej infrastruktury w Europie Środkowej. W podręczniku przedstawiono metody i wyniki kontroli danych, przeprowadzonych w dziewięciu obszarach studiów przypadku. Ponadto podręcznik przedstawia legendę zielonej infrastruktury dołączoną do mapy dla całej Europy, a także map regionalnych, które zostały opracowane dla wszystkich dziewięciu analizowanych obszarów. Przedstawia również, jak można udoskonalić mapy, wykorzystując bardziej szczegółowe dane, np. dane na temat biotopów uzyskane podczas lokalnych inwentaryzacji. Podręcznik może być użytecznym narzędziem dla wszystkich zajmujących się mapowaniem zielonej infrastruktury. Dołączone mapy stanowią podstawę do dalszych analiz, np. dotyczących usług krajobrazowych, łączności i funkcjonalności ekosystemów. Podręcznik oceny zielonej infrastruktury zawiera transnarodową mapę, która przedstawia elementy zielonej infrastruktury w krajach obszaru objętego programem Europa Środkowa. Obejmuje ona również tereny określone jako infrastruktura częściowo zielona, takie jak np. obiekty sportu i rekreacji lub winnice jak również obszary wysoce zurbanizowane, pozbawione zieleni. Jak już wspomniano, podręcznik zawiera regionalne mapy zielonej infrastruktury dla wszystkich dziewięciu obszarów studiów przypadku. Zostały one opracowane w dwóch poziomach skalowych w oparciu o europejskie dane dotyczące pokrycia terenu, Corin oraz dokładniejsze regionalne mapy biotopów czy użytkowania gruntów. W obu przypadkach zaadoptowano legendę Corin. W przypadku obszaru polskich krakonoszy i kotliny jelniogórskiej wykorzystano dane topograficzne w skali 1 do 10 tysięcy, które zaktualizowano w oparciu o ortofotomapę. Z mapy można wywnioskować, że zielona infrastruktura na analizowanym obszarze stanowi większość powierzchni, jest dobrze zachowana, ale i również mocno zróżnicowana. W jej skład wchodzą zarówno elementy kształtowane przez człowieka, takie jak lasy gospodarcze, intensywnie użytkowane łąki i pastwiska, parki miejskie, ogródki działkowe, jak i ekosystemy naturalne położone w najwyższych partiach gór. Do nich zaliczamy górnoreglowe lasy, kosodrzewiny, górskie działorośla, mura wychalne i roślinność krzewinkową. Wyjątkowo cenne są unikatowe subalpejskie torfowiska. Każdy element jest bardzo istotny ze względu na rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej, jak i krajobrazowej. Treść mapy można uzupełniać o ważne elementy zielonej infrastruktury o oddziaływaniu lokalnym, takie jak zadrzewienia liniowe, żywopłoty, cenne drzewa czy lokalne mokradła i wykorzystywać do dalszej oceny stanu zielonej infrastruktury, strategicznego zarządzania krajobrazem i planowania inwestycji wzmacniających tę zieloną sieć. Ważnymi elementami zielonej infrastruktury na styku granic Niemcy, Czechy, Polska są rozległe lasy średnich pasm górskich. Szczególna potrzeba połączenia w sieć elementów zieleni istnieje pomiędzy górami żytawskimi, ewentualnie użyckimi, a górami zerskimi, z których wszystkie są obszarami chronionymi, oddzielonymi od siebie obszarami mieszkaniowymi, szlakami komunikacyjnymi i gruntami rolnymi. Trzy największe miasta, Bugatynia, Liberec i Żytawa mogłyby mieć jeszcze więcej elementów zieleni. W pakiecie zadaniowym nr 2 uczestnicy projektu oceniali funkcjonalność i usługi krajobrazowe elementów zielonej infrastruktury w analizowanych obszarach. Wynikami tego zadania są przewodnik, który zawiera metody określania funkcjonalności komponentów zieleni, jak i również mapy ilustrujące łączność elementów zielonej infrastruktury, stopień ich naturalności oraz rozkład przestrzenny usług krajobrazowych. W mieście powstały już nowe elementy zielonej i niebieskiej infrastruktury. Tak jak na przykład zielony korytarz wzdłuż rzeki. Jest też stary park, a nawet mały zagajnik. Jednak te poszczególne elementy są od siebie odizolowane, nie są ze sobą połączone. Anna chciałaby stworzyć wielofunkcyjną i połączoną ze sobą zieloną sieć, która mogłaby obejmować pojedyncze drzewa, pasy kwietnych łąk wzdłuż dróg, stawy, ogrody miejskie i lasy. Taka sieć mogłaby łączyć poszczególne przestrzenie miejskie z korzyścią dla ludzi i przyrody. Służyć jako schronienie lub szlak migracyjny dla różnych gatunków, zapewniać zasoby żywności, poprawiać jakość powietrza, zatrzymywać wodę deszczową, chłodzić w upalne dni i pełnić wiele innych funkcji i usług. Przewodnik oceny funkcjonalności zielonej infrastruktury ma na celu dostarczenie metod oceny funkcjonalności obszarów i dowodów niezbędnych do świadomego podejmowania decyzji w procesie planowania. Udostępnia on wyniki oceny z wybranych obszarów analizowanych w projekcie. Obejmują one mapę łączności, wskazując jej komponenty, obszary węzłowe, pomostowe i łączące je korytarze, a także mapy oceny pokrycia terenu pod względem świadczonych usług krajobrazowych. Mapy mogą okazać się przydatne we wskazaniu obszarów wymagających konkretnych zielonych działań. Wskazują na lokalizacje, gdzie można by wzmocnić określone funkcje, w celu zapewnienia większych korzyści dla społeczności czy przyrody. Mapy te, w połączeniu z wynikami konsultacji z lokalnymi interesariuszami, stanowiły bazę informacyjną dla rozwoju regionalnych strategii realizowanej w ramach pakietu zadań nr 3. Metodyka zawarta w przewodniku została wykorzystana do przygotowania map dla obszaru Krakonoszy i Kotliny Górskiej. Powstała mapa łączności, a w zasadzie mapa ciągłości strukturalnej obszarów zielonej infrastruktury oraz szereg map ilustrujących przestrzenny rozkład wartości funkcji krajobrazowych, takich jak funkcje regulacyjne, siedliskowe, produkcyjne, informacyjne i użytkowe. Jest też mapa, która podsumowuje wartości wszystkich funkcji, wskazując na obszary leśne oraz ekstensywnie użytkowane łąki jako elementy o najwyższych potencjałach funkcjonalności. Obszary te wymagają starannie zaplanowanych działań, które zapewnią trwanie tych ekosystemów i utrzymanie ich ważnych funkcji, np. retencjonowania wody czy wiązania węgla. Jak się okazuje, w obliczu zmian klimatycznych może to stanowić pewien problem. Na mapach widać również miejsca w obrębie obszarów zurbanizowanych, których potencjały funkcjonalności są bardzo niskie. Są to głównie wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, hale produkcyjne, tereny poprzemysłowe czy gęsta zabudowa. Choć nie kojarzą się z zielenią, to właśnie między innymi dla takich miejsc koncepcja zielonej infrastruktury powstała i powinna być inspiracją. Półprzepuszczalne i zadrzewione parkingi, zielone dachy, nasadzenia maskujące i zagospodarowywanie wody opadowej są rozwiązaniami, które proponuje się w celu zazielenienia szarej infrastruktury. Łączność ekologiczna jest szczególnie ważna z punktu widzenia obszarów chronionych, np. takich, które należą do europejskiej sieci Natura 2000. Aby sieć działała, potrzebne są funkcjonalne korytarze, które umożliwią migrację zwierząt, wymianę genów i trwanie siedlisk. Na mapie łączności zielonej infrastruktury widać, że powiązania te na terenie karkonoszy i kotliny jeleniogórskiej są wciąż zachowane. Jednak zapisy planów zagospodarowania lub ich brak. Jak i stale rosnąca presja zabudowy stanowią zagrożenie dla łączności i powinny być poddane pogłębionej analizie lokalnej. Mapy rozmieszczenia usług krajobrazowych na turystyku granic Niemcy, Czechy, Polska okazały się ważną podstawą do podejmowania decyzji, szczególnie dla miast. Mogą być wykorzystywane do identyfikacji obszarów, na których można stworzyć nową, zieloną infrastrukturę w celu zaspokojenia zapotrzebowania na określone usługi. Mapy pokazują, które tereny zielone mogą być jeszcze bardziej wielofunkcyjne. Mogą być również wykorzystywane jako podstawa zintegrowanych koncepcji rozwoju obszarów miejskich, czego przykładem jest Żytawa. W trzecim pakiecie zadaniowym poszukiwano konkretnych celów strategii wdrażania zielonej infrastruktury i zarządzania nią na szczeblu europejskim, regionalnym i lokalnym. Jednym z rezultatów tego pakietu jest podręcznik tworzenia strategii i planów działania opartych na danych, będący narzędziem wspierającym lokalne planowanie przestrzenne. Najważniejsze są jednak strategie i plany działania w zakresie kształtowania zielonej infrastruktury, które każdy z partnerów przygotował dla swojego obszaru analizy. Anna planuje spotkanie ze społecznościami lokalnymi, na którym zostaną omówione możliwości tworzenia nowych elementów zielonej infrastruktury w zaniedbanym parku nad rzeką. Akcję bardzo wspierają aktywni mieszkańcy którzy chcą poprawić jakość życia w miejscu, w którym mieszkają. Razem sadzą więc drzewa i krzewy, myśląc o przyjemnym cieniu, który da wytchnienie w letnie, upalne dni. Zdecydowali się nawet posadzić wymagające odmiany drzew owocowych i zainstalować skrzynie na podwyższone rabaty warzywne. Mają nadzieję, że bliskość rzeki i warunki wilgotnościowe dadzą szansę na miejskie plony. Mieszkańcy i turyści z pewnością skorzystają z nowych miejsc relaksu w pięknym krajobrazie, a nowa ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki być może skłoni niektórych do zmiany środka transportu w dojeździe do pracy. I w ten oto sposób park stanie się bramą do sieci zielonej infrastruktury w mieście Anny. To jednak dopiero początek. Podręcznik opracowywania strategii i planów działania opartych na zebranych danych prowadzi czytelnika przez proces tworzenia strategii zielonej infrastruktury. Pokazuje w jaki sposób wykorzystać zgromadzoną informację przestrzenną, lokalne i regionalne strategie rozwoju oraz dostępne polityki do identyfikacji kluczowych kierunków rozwoju zielonej infrastruktury. Kładzie duży nacisk na współpracę z lokalnymi interesariuszami, prezentując metody i zalety komunikowania wartości zielonej infrastruktury przez pryzmat korzyści dla człowieka. Przewodnik zawiera również przegląd i podejście, jakie stosowali partnerzy w swoich obszarach, tworząc strategie lokalne. Każdy z analizowanych obszarów posiada inne uwarunkowania, problemy i potrzeby związane z zieloną infrastrukturą. W zależności od kraju różne są też podstawy prawne. Tym, co łączy, są mniej lub bardziej odczuwalne skutki zmian klimatu w szczególności susza, miejskie wyspy ciepła, czy gwałtowne opady. W trakcie prac nad strategią Karkonoszy i Kotliny Jelniogórskiej zdefiniowano cztery jej zasadnicze cele. Wdrożenie idei zielonej i błękitnej infrastruktury w poprawę lokalnego planowania przestrzennego, kształtowanie łączności ekologicznej i poprawa stanu różnorodności biologicznej, poprawa gospodarowania wodą oraz budowanie partnerstwa na rzecz zielonej infrastruktury. Prezentowana mapa jest efektem współpracy karkonoskiego parku narodowego z wieloma lokalnymi interesariuszami, którzy nie tylko chronią zieleń, ale również w nią inwestują, mając na uwadze korzyści, które przynosi mieszkańcom i przyrodzie. Należą do nich karkonoskie gminy, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Nadleśnictwa, Wody Polskie i lokalne stowarzyszenia skupiające aktywnych mieszkańców. Na mapie zaznaczono lokalizacje zaproponowanych przez interesariuszy działań, które już wdrażają bądź są planowane do wdrożenia wymienionych wyżej celów. Szczegóły dotyczące działań zawarte są w części opisowej strategii. Na turystyku granic Niemcy, Czechy Polska działania koncentrują się na benefitach zdrowie i jakość życia, edukacja ekologiczna oraz odpoczynek i turystyka. Przyszłe działania będą się koncentrowały na tworzeniu i ulepszaniu miejskich przestrzeni zielonych. Konieczne są też dalsze działania w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w mieście, ochrony przed erozją w rolnictwie oraz rozwoju elastycznej gospodarki leśnej. Ochronę przeciwpowodziową należy dodatkowo poprawić przez renaturalizację cieków wodnych i terenów zalewowych. Strategia z planami działania powstała w oparciu o warsztaty i konsultacje z lokalnymi interesariuszami, to w ramach spotkań zostały sformułowane potrzeby, priorytety i cele w zakresie utrzymania i kształtowania zielonej infrastruktury w regionie Krakonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej. Pomysły były różne, bo różne są kompetencje i obszary działań reprezentantów instytucji, które brały udział w dyskusji. Cele gmin są skupione przede wszystkim na poprawie estetyki przestrzeni miejskich, dostępności zielonych miejsc, sportu i rekreacji, a także racjonalnego gospodarowania wodą. Instytucje odpowiedzialne za ochronę przyrody priorytetowo traktują zachowanie wartości gatunków, siedlisk i różnorodności genetycznej dla przyszłych pokoleń. Dbają także o utrzymanie łączności ekologicznej i stabilność ekosystemów. Ponadto karkonoski park narodowy oraz parki krajobrazowe udostępniają swoje cenne obszary dla turystyki, rozwoju nauki i edukacji, kształtując wśród mieszkańców regionu zrozumienie i poszanowanie przyrody. Godne uwagi są propozycje aktywnych mieszkańców działających w ramach lokalnych stowarzyszeń. Ich oddolne, zielone inicjatywy są bardzo przemyślane, nastawione na poprawę jakości życia i wizerunku miejsca, w którym mieszkają. Wspólne, zielone akcje jednoczą mieszkańców i motywują do dalszych działań. Razem łatwiej zorganizować szkolenie na temat pielęgnacji drzew, wycieczkę edukacyjną czy współdziałać z gminą, na przykład przy opiniowaniu dokumentów planistycznych. Ten ostatni temat był szeroko omawiany przez interesariuszy, świadomych olbrzymiej roli miejscowych planów w kształtowaniu zieleni i ładu przestrzennego. Dlatego konieczność wdrożenia koncepcji zielonej infrastruktury w planowanie przestrzenne została wpisana jako jeden z głównych celów strategii. Mamy nadzieję, że przygotowana strategia zielonej infrastruktury, jak i cały projekt Magic Landscapes to zaledwie początek budowania partnerstwa dla przyrody, która w naszym pięknym regionie przynosi nam tak wiele korzyści. Ważnym obszarem działania na trójstyku granic Niemcy-Czechy-Polska jest tworzenie i przywrócenie wartości użytkowych miejskich terenów zielonych. Celem jest poprawa jakości życia mieszkańców miasta oraz stworzenie przestrzeni dla rekreacji i edukacji ekologicznej. Jednocześnie miasta powinny być dzięki temu bogatsze w gatunki i struktury, co spowoduje lepsze przystosowanie do zmian klimatycznych. Na trójstyku granic znajduje się wiele uregulowanych lub zabudowanych rzek i strumieni. Ze względu na zmiany klimatu coraz częściej będą występowały powodzie. Renaturalizacja wód płynących, ich obszarów zalewowych i dorzeczy jest zatem drugim ważnym obszarem działania. Jego celem jest zapobieganie poważnym powodziom, minimalizacja erozji gleby w dorzeczach oraz zwiększenie różnorodności biologicznej w obszarach zalewowych. Wszystkie rezultaty projektu przedstawione w niniejszej prezentacji są również dostępne w języku angielskim, niemieckim, czeskim i włoskim. Można je pobrać ze strony internetowej projektu, której adres widoczny jest na ekranie.